parami, ale nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy sami, prawda, nie sięgnęli po tą broń. Bitwa na poduszki zapewnia szczęście, bogactwo i radość przez resztę roku. I zwycięstwo wchodzicie w bitwę na poduszki. Oczywiście, myślę, że zawsze. Ja wiedziałam, że będzie ostro, ale nie przypuszczałem, że aż tak. Proszę państwa, chcecie, to się do nas przyłączyć. Okej, dobra. Kochani, usiądźcie jeszcze, skoro... Cośmy wam zrobili ze studio. Siadajcie, siadajcie. To się kręci, kochani. To się kręci. Słuchajcie, czy dzisiejsze bitwy przebiją to, co myśmy tu przed chwilą zrobili? Nie, nie mają szansy. Myślę, że postawiliśmy bardzo wysoką poprzeczkę. Jakkolwiek to nie zabrzmi, masz włosy na klacie. Mam pióra na obrosku. Słuchajcie, to jest najlepsze samorodowanie, że trenerzy po Voice of Poland rozrastają w piórka. Słuchajcie, ale mamy prawie jak w niebie, nie? Można jest dobrze. Słuchajcie, ja się nie spodziewałem taki efekt. W poprzednim sezonie jedną z najbardziej spektakularnych chwil w każdej bitwie. Słuchajcie, mi uważajcie. Były kradzieże. Były. Będą kradzieże? Będą kradzieże i to... Ale było jeszcze, ja wiem. Pytam, jakbym nie wiedział, ale okej. Okay. Zobaczysz. I to spektakularne. Ja jestem największym szczęściarzem złodziei. To prawda. Mam najlepszy kawałek. Czy każdy z was mógł być? To prawda. Jakie były zasady? Nie, jest szansa. Skubany. Kto mówi teraz? Maria, kto? Dobrze. Jak zawsze. Pytanie. No proszę. Chciałam powiedzieć, że ja jak zwykle ukradłam od Marka najlepszych zawodników. Nie wiem, jak to się a później skończy. Tak jego drużyna wygra. No. Przecież no tak to... nie będzie. Marek jest jak Niemcy w piłce nożnej. Przecież powiedziałem ci na początku, że pracuję dla ciebie, na twój sukces. No wiem. Ja nie potrzebuję sukcesów, ja chcę mieć przyjaciół. Ale prawda jest taka, że mieliśmy wszyscy szansę na kradzieże i każdy z nas ukradł takiego asa bądź asicę, ja od nich ukradłem, gdzie szczęście. Mam pytanie, te kradzieże... No, chciałam powiedzieć, że są strasznie ważne, bo pomagają nam naprawdę przepuścić dobrych ludzi, żeby na pewno dobrze ludzi dobrych ludzi, ale wy zestawiacie ze sobą dwóch najmocniejszych zawodników w drużynie. To naprawdę jest akt odwagi cywilnej. Słuchajcie, to jest... Nie macie z tym problemu? Mamy. Dla nas, jak musimy ich zestawić, bo chcemy, żeby było dużo emocji w programie, żeby najlepsi walczyli z najlepszymi. Nie, żeby było sprawiedliwie. No, ja sprawiedliwie. Nie można zostawić. Słuchajcie, wyglądamy jak banda szaleńców na terapii zajęciowej. Dajmy sobie spokój, proszę. 20. Słuchajcie, takiego programu porannego jeszcze nie widziałem. Mam nadzieję, że państwo też jeszcze nie widzieli. Ze święta pizza na poduszki. Z poduszki zrobiło się święto piór. Walka na poduszki. Proszę państwa, polecamy. Oskubałeś kury, to teraz musisz. Jurek, oskubaliśmy ci kurę. Coś z tego będzie dobrego? To był mój indyk. Użyliśmy kucharza. Spróbujmy. Kochani, dzisiaj Voice wieczorem tam się będzie działo co najmniej. Drodzy państwo, to był ten indyk. To są te pióra z tego indyka.